Hej, z tej strony Timoz Gaming, a to jest kolejny odcinek z naszej karierki SC Paderborn. I w tym odcinku zagramy, mam nadzieję, dokąd? Do grudnia? Już zagraliśmy, jak widzicie, lipiec i sierpień. Saga transferowa, dwa odcinki nam to zajęło. Potem wrzesień i do teraz cały zagraliśmy trochę sezonu. I mam nadzieję, że do początku nowego okienka transferowego dojdziemy, ale zobaczymy. Sojak nam dziękuję za grę codzienną, no, że gra. Dokonamy sobie jakichś tu zmian. No damy temu młodzikowi się wykazać, ale o, jeszcze tutaj obrońcę damy, strochadnika i teraz jeszcze ściągniemy, no. Chyba już jest ok, tak mi się zdaje. Tak, jest ok. Zapiszemy. No bo chcemy jednak, żeby ten skład został. I jeszcze potrenujemy graczy. Potrenujemy ich. Tak, a w tabeli nam jednak do tego nie idzie zbyt dobrze. W poprzednim odcinku najwyżej, gdzie byliśmy, to było trzecie miejsce. Teraz jesteśmy... Za chwilę zobaczę. Teraz jesteśmy 10-18 punktów. Brakuje nam do mojego wymarzonego miejsca 7 punktów, bo do miejsca trzeciego, do pierwszego miejsca i drugiego już nie mamy co marzyć, bo brakuje nam nawet nie wiem ile. Ale nieważne. Musimy patrzeć na swoje wyniki, bo mieliśmy mały kryzys jednak. Nie wiem, czy może to być mały, spadnięcie 7 miejsc w dół. I mamy ofertę za Bikela. Ale ja chyba ją po prostu na wstępie odrzucę, bo jednak nie chcę go sprzedawać, nie muszę go sprzedawać. Może się rozwinie do takiego 71-72. Ale niedługo gramy pierwszy mecz odcinka z Schallenberg, nas prosi. Gramy z Jena. Nie dam mu szansy gry, bo ustawiłem już skład i nie dam po prostu. Czekajcie, mikrofon, ok. 15 minut i ojojoj, się wystraszyłem, że jeden z naszych graczy ma kontuzję, ale przegrywamy. Starkę bodajże strzela w 27 minucie. Czy ktoś wyrówna? Pół godziny macie? Rodriguez dostał żółtą kartkę. No... Nie spełnia wymagań Rodriguez, nie strzela za dużo, no i niestety przegraliśmy, co nie jest zbyt dobrym wynikiem. Boję się, że mnie zwolnią, szczerze. Kolejny trening, bo muszą się nasi juniorzy trenować się muszą, bo to jest podstawa. Dobrzy juniorzy, dobrzy wychowankowie, wychowancy, czy jakoś tam. Co ma tutaj jeszcze chcę? No oczywiście, że prognozy nie są obiecujące. Wiem o tym. Jako menadżer. Co wy tu jeszcze chcecie? Finanse były niezaliczone, ekspozycja marki ok, rozwój młodzieży tam chyba ok był w miarę, ale te finanse źle. Sukces krajowy też nie jest za... Chociaż nie, bo w sukcesie krajowym nie mamy nic tak naprawdę dużego zdobyć. Mamy być w środku tabeli, co się da załatwić na pewno, ale ja nie chcę jednak w środku tabeli zostać w trzeciej Bundeslidze kolejny sezon. Jednak to jest pierwszy mój sezon, ale może ktoś inny mi zaoferuje jakąś pracę? Sama trzecia liga niemiecka? O, jeszcze jest szwedzka. Czy... W tej szwedzkiej kto tu jest ciekawy? Malmo mnie nie przyjmą. Ale AIK? Chociaż tam mamy wygrać ligę. Ale spróbujmy do AIK-u podanie o pracę dać. Może się zgodzą. Co mi się czy raport o juniorach. I tak, Neves jest dużą nadzieją moim zdaniem dla naszego klubu. 16 lat, 94 potencjał ma, maksymalny. Taki Martial może być za 5 lat. Będzie w wieku Martiala. Wow, zawodnicy nieobecni z powodu powołania do kadry. Ciekawy kto jest powołany. Zobaczymy sobie po meczu. Ale mam nadzieję, że wygramy z Osnabrukiem. 1-0, tak jest. Wygrywamy 1-0, co jest znakomitym wynikiem. I kto został powołany? Został Wayne do Nowej Zelandii.
Nie mają dobrej kadry i pewnie mało gracza jest w FIFA z Nowej Zelandii, więc się dziwię. Menadżer w klubie AIK. Ja bym to zaakceptował, chyba że jest jeszcze jakiś lepszy klub. Jak do AIK-u mnie chcą przyjąć, to może do, nie wiem, Bragi? Zobaczymy. Będziemy mieli potem dwie opcje do rozważenia. Nie chcą nas. Ej, ale ten AIK zniknął? Nie, jak jestem głupi! Mogliśmy by pójść do Szwecji. Nie. A ktoś inny? Powiedzcie, że ktoś inny. Nie chcę do drugiej ligi angielskiej iść. O to chodzi, że ja chcę być w jakiejś wyższej lidze, żeby jednak coś tam się udało. Dlaczego? Nie sprzedajemy Sprochy Deka. Do Rosji tym bardziej. Ale jeżeli dacie, powiedzmy, ile mogą dać? 400 tysięcy? 400? Tak, a 410 nawet. Jak chcecie takiego zawodnika, to płacicie. Nie, na pewno 300 nie. Nie zniżę się mniej niż 400. Spalaj na drzewo, odrzuć. Nara! Ta, przykro mi, no wasza wina, że nie zaakceptowaliście. Ja nie muszę sprzedawać moich graczy. Ja mogę ich sprzedawać, ale nie muszę. Jest ktoś inny, no, jest League One. No to może, nie wiem, Championship będzie, czy coś. Premier League na pewno, nie? Taki Blackburn, nie, Blackburn nie. Za niska liga. W Anglii są cztery ligi, co nie jest fajnie. Znaczy, fajnie się gra karierę taką dłużej, ale ciężko się jednak tam wejść na to, na szczyt. Trening oczywiście, nasi juniorzy muszą być gotowi do gry. Co prawda są ciągle w szkółce, ale możliwe, że zostanę tu. Chociaż szczerze, fajnie by było się przenieść gdzieś. W tym Paderborn mi nie idzie, zwolnią mnie raczej po tym sezonie, no nawet w trakcie sezonu może. Ligue 1 tylko? Tak, Ligue 1 i trzecia liga niemiecka. A ja nie chcę właśnie iść do trzeciej ligi niemieckiej. Chyba że jakaś drużyna stopki. Ale nie. Chociaż nie, bo ja. Nie. Okej, okay, mecz z. Nie będę czytał nazwy zespołu. Obyśmy wygrali. 3-1, tak jest. Czy zła pasca przełamana? Może. I to może mi pomóc z znalezieniem nowego klubu. Bo jednak nie oszukujmy się. Mijając 13 miejsce, czy tam 12 w trzeciej lidze niemieckiej, do jakichś tam Manchesterów, czy Barcelon, czy Realów mnie nie przyjmą. Ale ja nie chcę. Pro League. Liga belgijska. Kto, czy. Standard Liège? O, Standard Liège, powiedzmy. Czemu nie Standard Liège? I nie chcą mnie w Standardzie. Zobaczmy sobie jakąś inną jeszcze ofertę. Championship! Jest Championship! Tylko tak, żeby mnie przyjęli. Okej, jest tylko Championship. Nie, Nottingham nie, Queen's Park nie, Birmingham nie, tu mnie nie przyjmą. Derby nie, Ipswich. Millwall też nie. Sunderland tu mnie nie przyjmą. Wolverhampton na pewno mnie nie przyjmą, bo są pierwsi. Też mnie nie przyjmą. Uniknij spadku. Co powiecie o Sheffield United? Okej, zaaplikowałem do Sheffield i może mnie przyjmą. Mam nadzieję. Jednak to jest drużyna z Championship, ale mają tylko uniknąć spadku i tak jest. Możesz mieć prośbę, ale gadaj sobie z innym menadżerem, bo ja idę do Anglii. Napiszcie mi w komentarzu, czy myślicie, że to była dobra decyzja. Moim zdaniem była bardzo dobra. Bardzo, no. Dobrze by było zakończyć sezon gdzieś w środku, rozpocząć drugi sezon i może przed grudniem się przenieść do klubu, który jest wyżej w tabeli. Na pewno chcę zakończyć sezon w środku tabeli, nie tylko uniknąć spadku. Ale z tego co widziałem, to nasze Sheffield,
które właśnie obejmiemy za moment. I właśnie objęliśmy 63 oceny. Ale co wy ode mnie chcecie? Nie moja wina. Ojej, nie moja wina, że oni są tak nisko. To ich wina. Ale nie wiem, którzy są. Okej, okay. Patrzmy. W Lwowie młodzieży brak celów. Tylko sukces krajowy. Uniknij spadku, Emilia CFK 15-16 i EFL Championship w ciągu 4 sezonów wygrali ligę. A co jak ja w przeciągu 4 sezonów awansuję z baraży czy z drugiego miejsca? To już nie będę mógł ligi wygrać. To co, za to mnie możecie zwolnić? Se wyobraźcie, nie gram tak super, ale przez to, że nie zrobiłem tego długoterminowego zadania, zwolnią mnie. A jestem w Premier League, wyobraźcie sobie. Okej, tutaj skład trzeba oczywiście zmienić. O matko, Blackman. Biedny koleś. Lavery tutaj nie wejdzie. Dajmy tego obrońcę jedno miejsce wyżej, bo jest lekko lepszy. Tego sobie, nie, zostawimy tego tu. Nie chcę za dużo też zmieniać, bo jednak to jest nowy klub, nie chcę tak po prostu wejść do klubu w trakcie sezonu, bo jest listopad i powiedzieć, dobra, ty idziesz na rezerwy, co z tego, że grałeś w pierwszym składzie. Nie chcę tak. Musimy sobie też trening dobrać. Zobaczmy, czy jest ktoś ze strzałeczką. Są ci dwaj pomocnicy. Dajmy mu dribbling z piłką. Też ten drugi pomocnik. Dajmy mu dribbling z piłką też. Ktoś jeszcze ma taki tą strzałkę? Nie, nie ma. Dobra. Środkowy obrońca. Ten 23-latek, bo ma spoko nawet overall i jest młody. Chociaż tak patrząc na skład, to nasze Paderborn raczej nie wygrałoby z nimi, ale miałoby jakieś tam szanse. Nasze stare Paderborn. Tomas. Damy mu podanie, ja bym chciał przez bramki gdzieś tu. Tak, tu jest przez bramki. I symuluj wszystkie. Ciekawe, jak sobie poradzą na pierwszym treningu pod wodzą nowego trenera. Na pewno nie youtubera, tylko tak się nazywa Timos Gaming. Na pewno ma na nazwisko Gaming. Kalendarz, nie gra, a nie, przepraszam, gramy z Millwall za parę dni. Jesteśmy, gdzie jest Millwall? Millwall jest 19, a mają 19 rozegranych meczów i 19 miejsce, dlatego się pomyliłem, bo patrzyłem na rozegrane mecze, powiedziałem 19, ale wiecie co chodzi. Okej, okay, Millwall. Sheffield, czy dacie radę? Przegrywamy od 10 minuty. 1-1. Nieźle. Jest dobrze. Jest bardzo, bardzo. No i chyba jak na pierwszy mecz nie było tak źle. Pierwszy mecz jako menadżer Sheffield 1-1. Z, no nie oszukujmy się, nie jakimś dobrym rywalem. Lekko lepszym od nas, kto ma kontuzję zawodnika 3 dni. Nieźle. Cię wystraszyłem, że po pierwszym meczu jakiś kluczowy zawodnik dostanie kontuzji. To by była tragedia. I niedługo gramy mecz z Bristol City. Nie ma ich w ostatniej, no 19, nie, w ostatniej szóstce. Ale ciekawe, czy są jakoś wysoko. Gramy gdzie? U siebie czy na wyjeździe? U siebie. Mój pierwszy mecz u siebie z rywalem, jakim jest Bristol. Przegrało z Middlesbrough, przegrało z Hull i zremisowało, nie widziałem z kim, chyba z Nottingham. I 1-1 znowu u siebie. Nie jest tak źle, ale ja nie chcę, ale do grudnia, już jest grudzień, ale do okienka transferowego chciałbym być minimum na 22 miejscu. Minimum. Bo wiem, że to nie będzie tak łatwo wyjść z tej strefy spadkowej. Się polepszyli, dwojga zawodników się polepszyła o jeden overall. O'Connell i Lundram, jak się nie mylę, Lafferty w sprawie nowego kontraktu czy coś tam. Dobra, konferencja prasowa, a nie chcę mi się na konferencję iść. Mecz z Preston North End, są tuż nad nami. Więc jakbyśmy z nimi wygrali, to byśmy ich przeskoczyli i byli 23. Gramy na wyjeździe, jako goście. Zobaczymy, jak nam pójdzie.
Okej. Okay. Po 5 minutach. O, chciałem powiedzieć, po 5 minutach nikt się nie dzieje, ale kontuzję dostał zawodnik Preston. My strzeliliśmy w 19 minucie, ale Preston odpowiedziało tylko 6 minut potem. Po naszej bramce oczywiście. Ciągle 1-1. Przegrywamy 2-1. 3-1. Ojojoj. Chyba już nie zmieni się nic. No niestety, taka wysoka porażka. Co prawda na wyjeździe, a na wyjeździe symulacje są ciężkie. Ale... liczyłem na wygraną, żeby przeskoczyć Preston. Już mamy w sumie dobrą ocenę, 77. Bo jednak nie idzie mi tak źle. Czterem zawodnikom kończą się kontrakty. Tak, okej. Okay. Czeka, wygramy następne 2 mecze z Aston Villą i z Sunderlandem, które miało wygrać ligę. Nie wiem, którzy są, ale na celach wcześniej było, że mają wygrać ligę. Aston Villa oczywiście trudny rywal. Przegrywamy 1-0. Od 10 minuty nasz zawodnik dostał żółtą kartkę. Pewnie się kłócił z sędzim czy coś. 4-0. Bardzo wysoka porażka. No, z drużyną z topu, ale jednak nie. To nie. Nie będę żadnych tam wymówek dawał. Mecz z Sunderlandem, który też na pewno przegramy. Chociaż może nasza drużyna się pokusi o ukradnięcie punktu Sunderlandowi, albo i 3, bo wygrywamy od 11 minuty 1-0. Przerwa była, mamy 30 minut, 2-0. O, czy tak, wygrywamy 2-0 z takim rywalem jak Sunderland. Który jest Sunderland? 6. Więc bardzo, bardzo dobrze. Tutaj sobie trening zrobimy naszym zawodnikom. I czy ktoś, nikt się overallowo nie rozwinął, ale statystyki się bardzo im polepszyły. Następny mecz gramy z Boltonem, który jest tuż, już jest w strefie spadkowej, ale jest tuż nad bezpieczną strefą. Sheffield, Bolton, zmotywujmy naszą drużynę. I musimy kontrakty odnowić z tym zawodnikom. Kto tu był? Moore i Duffy. To Moore. Dajmy mu, nie dawaj więcej niż 20, tak. Spoko. Długość kontraktu 2 lata. Duffy, jak się nie mylę. Tak, Duffy. Leć, przedłużenie. Spoko, akceptuj. Kto tu jeszcze był? John jakiś tam. Tak, ten. Dobra. Spoko. I Wright. Jake Wright. Ciekawe, jaką pozycję ma. O, tu jest. Esio, Jake Wright. Dajmy mu mniejszą startową. I też zaakceptował. Rotacyjny, spoko. Odnowiliśmy im te kontrakty. Ocena 75. I tuż przed meczem z Boltonem będzie... Nie, tuż po meczu z Boltonem będzie kolejny mecz z derby. Tylko 2 dni potem i w tym i także w mecz z derby będzie pierwszy dzień okienka transferowego. Ale skupmy się na tym meczu. Przegrywamy od 20 minuty. Nie trafił Bolton karnego. Brawo Moore, chyba że przestrzelił po prostu. Przerwa i ciągle 1-0 dla Boltonu. Czy będzie nasz ulubiony wynik 1-1? Czy jednak przegramy... Uwaga... Przegrywamy 1-0. No niestety. Co z tym jest, że z tymi rywalami, z którymi powinniśmy wygrywać, przegrywamy cały czas. Bo jakbyśmy z nimi wygrywali, to byśmy już wyszli ze strefy spadkowej, bo graliśmy z tymi właśnie, którzy są tuż nad nami. Nasza ocena znowu spadła. Tak jak Birmingham parę sezonów temu. Do góry i na dół, do góry i na dół. Tak jojo. Wraca do pożyczenia zawodnik. Konferencja prasowa. Motywujmy ich oczywiście.
Nie chcę za dużych transferów przeprowadzać w pierwszym dniu w tym okienku. Chyba, że jakiś, chyba, że ktoś odejdzie, to no ważne informacje o rynku. Ale znajdziemy, poczekajcie. Chcę coś z ciekawości, Hulka nie ma. Chcę coś z ciekawości zobaczyć. Oskar leś po 20. On jest! Aha! Skończył w Fenerbahce. Poszedł do Chin, nie wypłacałem się i skończył w Fenerbahce. A tak z Chelsea mógł grać i zdobywać trofea. Ojojojojoj. I jeszcze chciałbym Axela Witsela zobaczyć. Axel Witsel. Za Wangers skończył. A mógł w pewnym momencie grać w czołowych drużynach z Europalą, wybrał pieniądze. I gdzie teraz gra? Nigdzie. A ciągle jest młody i ciągle by mógł się rozwijać. No ale to nie moja sprawa. Mecz z derby na wyjeździe. Mogą być lekko zmęczeni nasi zawodnicy, ale to zaraz zobaczymy. 25 minuta. No, oprócz tej żółtej kartki, ale aj, przegrywamy. 32 minuta przegrywamy. Powiedziałem, że nic się nie dzieje i przegrywamy. Pół godziny do końca, parę zmian było, parę żółtych kartek i 2-0 na końcu przegrywamy. Myślałem, że zremisowaliśmy, bo widziałem tą bramkę w 89 minucie. Ale tym razem nie 1-1, tylko 2-0. I mamy ocenę jeszcze gorszą. Ale jesteśmy tuż przed meczem z Fulham u siebie w The Emirates FA Cup. Może być ciekawie. Najpierw zobaczymy, co mamy, jakie wiadomości mamy. Konferencja, to nic takiego. Ważne informacje o rynku i konferencja prasowa. Motywujmy nasz zespół. Cały czas będę ich motywował. Chyba, że jakoś super zagrają, to ich pochwalę albo sprowokuję takie drużyny jak Sheffield Wednesday. Bo to jednak jest derbowy rywal. Ale nie wiem, kiedy z nimi zagramy, bo na pewno w prawdziwej piłce Sheffield grało z Sheffield Wednesday na początku sezonu. Czyli, że pewnie gdzieś tak pod koniec sezonu znowu z nimi zagramy. No, albo to i wygrywamy 1-0. Ej, już, a Luko strzela. Ajajaj. A taka ciekawostka, Luko gra w piłkę, nie? Oj, przegrywam 2-1, ale jego siostra też gra profesjonalnie. I chyba też w Fulham. Ale to nie jest fajnie, nie jeszcze ktoś? A, przegrywamy 2-1. Dlaczego? Oj. Nie. Dobra, trening piłkarzy. Jak na tyle czasu, co spędzili ze mną, dobrze się chyba rozwinęli. O, jeszcze teraz się rozwinął kolejny zawodnik, Brooks. O, 1 na 66 overalla. No i spoko. Mamy 67 ciągle ocenę. Chociaż co ja chcę po jednym wygranym meczu, chcę, żeby ocena była wyższa. No nie no. Mój cel się nie zrealizował, żeby do okienka transferowego wyjść z strefy spadkowej. W ogóle się nie przesunęliśmy. O, czemu Jake Wright dostał ofertę innego klubu, jak ja mu przedłużyłem kontrakt? What? Gdzie jest ten Wright? Znaczy... gdzie on jest? Nie obchodzi mnie to tak bardzo, no ale... sam fakt, nie? Stracimy go na końcu sezonu, bo... a dziwne. A zobaczmy jakichś wolnych zawodników. Od 20 do 29 lat może? Nie, 30 w sumie. Niech będzie 30. Weźmy sobie tutaj parę zawodników. Możemy poskautować tych graczy. Bagayoko, Beirano, który jest w FIFA w ogóle od paru lat, jak się nie mylę. Pewnie Singh też jest. Tutaj sobie paru dodamy do obserwowania. Chociaż tego nie chcę, bo ten jest za stary. Potem na początku następnego odcinka, to znaczy nie na początku, bo już niedługo chcę kończyć, ale gdzieś tak w środku odcinka sobie dojdzie raport i spróbujemy kogoś podpisać z kimś kontrakt, ale tu jest ich za dużo. To jeszcze paru sobie tutaj podpiszę, bramkarzy już nie chcę, bo ich dużo mam. Ale ja Was zachęcam do łapkowania,
A kto jest piłkarzem? A dobra, Hazard jest piłkarzem miesiąca, ale ja was zachęcam do łatkowania, subskrybowania i cześć!